Nagrywam. Witajcie moi drodzy w nowej serii Need for Speed The Run. Oczywiście czytałam wasze komentarze, że ta gra za bardzo fabuły nie ma. Wyścigi mogą być trochę w pewnych momentach łatwe, ale jednak postanowiłam tą serię uruchomić, ponieważ mnie ta gra osobiście sprawia dużą przyjemność. Nie tylko gram dla was, ale także gram też po części dla siebie. A poza tym pamiętajcie, że są też inni odbiorcy, którzy na przykład, załóżmy, są fanami tejże gry, więc tutaj staram się wszystkich pogodzić. To tyle słowa wstępu. Jak widzicie, ten etap pierwszy przeszłam z grą, ponieważ nie ma sensu tego powtarzać. I tutaj teraz jestem w trakcie właśnie wybierania samochodu. Tak, rzeczywiście prowadzenie tego samochodu jest trudne i czasami było na bardzo ciasnych zakrętach. Dosyć spora frustracja. To standardowo wybierzemy ten. Z czasem będziemy oczywiście mogli zmieniać samochód. Dobra, to przechodzimy do wyścigu naszego pierwszego. Idziemy. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Największą frajdę w ogóle gry wyścigowe sprawiają na kierownicy i powiem wam, że kiedyś dawno, dawno temu kupiłam Mantę. Niby działało, ale teraz przestała działać. Sounds good to me. We're up. Get to Knob Hill or you'll miss the race start. I nie gra się tak fajnie jak na klawiaturze. No ale cóż poradzić, musimy sobie dać jakąś radę. Gdy... Oj. Jem kosz drzewa. Czasami stwierdzam, że w tej grze mogłabym być spokojnie ogrodnikiem. Normalnie nie zaliczyłabym w życiu tyle drzew jednym samochodem. A tutaj, proszę bardzo. I dla mnie też ta gra jest wyzwaniem pod względem komentowania, ponieważ no nie wiem, jak tutaj się... Znaczy nie to, że sprawdzę, może mi pójdzie, ale będę wam starała przekazywać emocje. O rany. No niełatwe mam zadanie na początek. Odcinki nie chcę, żeby były za długie, żeby was to nie nudziło. Oj, 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 oj. O kurczę, ale naprawdę jadę jak... Nie to, że pijak, ale jak wariat. Dobra. Oh my god. 58 sekund. Okej. Okej, my też copy that. No to teraz się zaczyna zabawa. O rany. No, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Próbuję się wydostać, ale mi wszyscy tłuką. Biją mnie, no. Jak mogą być dziewczyny? Oczywiście, no,
Wiem, że gram chłopakiem, no ale... Dobrze, wyszło dziwnie. O, kurczaki. Nie. Wiedziałam, że wyjadasz to. Oj, nie chcecie wiedzieć, jak ja z koleżanką tą gram. A gramy wtedy, kiedy właśnie mamy czas i jesteśmy na przykład... ja byłam po studiach. Ona w trakcie następnych. Zwłaszcza jak sesje czy coś, to po prostu wyżywaliśmy się na maksa. Na tej grze to... Powiem wam, jak nigdy... Niezbyt ładne słowa szły. Ponieważ wyrzucałyśmy z siebie wszystkie emocje. I teraz... Właśnie... Proponowałam mojej koleżance, że skoro ma ochotę ze mną zagrać tę grę, to... Czy by pozwoliła ze sobą nagrać let's playa, ale... Stwierdziła, że to nie dla niej. Ponieważ za dużo byłoby używania bip bip. Wiecie, w ramach tych... brzydkich słów. Okej. Kurczę, ale mi się temu spodoba. Jak ja lubię taką architekturę w ogóle. Oh, come on. Aha, jeszcze nie mam nitro. Nie mam tego. To ja pamiętam, że na lewą. Okej. Jedę w takim ciągu, zmieniam. O! Jej! To było wypas. Dobrze, musimy się bardziej przesunąć. Okej. Wow. Okej, dobrze wjechamy. Już myślałam, że... I uwaga! Yeah! Yupi! Okej. No to początkowy etap za nami. Dobra, powtarzając dźwięki, bo czuję przewagę. Kierowca rozprzągnąć plecy. Dobra, rekomendacja. Okej. Standardowe. Zobaczymy, ile mamy przyznane punktów i czy w ogóle nam się cokolwiek odblokowało. Chociaż czasami mam wrażenie, że... Ale to dostaliśmy nitro. Ale czasami te punkty to mam wrażenie, że są wzięte z kosmosu. Okej. Kontynuuj. Oczywiście. Jak najbardziej. Już się wczułam. Czasami bym taki krajobraz chciała naprawdę zwiedzić. No. Oczywiście wiadomo, że jest problem. Znaczy nie to, że problem, tylko że ta gra jest skonstruowana, że to ładowanie z pewnego etapu trochę trwa. Dobrze, uciszam się teraz, bo będą dialogi. Już myślałam, że coś się zablokowało. Dobrze. Punkt doświadczenia. No tak, znów. No nie wiem, jak na tej klawiaturze będę to wszystko wyrabiać, te zakręty. Okej. Prawie się udało, ale dałam się wyprzedzić. Nie, fajnie, nie. Wygady. O kurczę, tu zawsze jest problem. Tu raz właśnie mnie ten pociąg zmiażdżył. Czy jakoś coś w tym stylu. Tak, muszę pamiętać, że tutaj
ale zawsze tutaj w SUP teoretycznie wjeżdżam. Oh my god. Nie mam nitro, nie mam nitro. Znaczy mam nitro w tym sensie. Tylko... O! Jest. Nie. Oh my god. Tak, już widzicie. Ta gra. No. Przecież na prostej będę dawała to nitro, bo widzę, że się nie wyrabia. O kurczę. Widzę, że mi nie odpuszczają łatwo. Ale ekstra, żeby w Polsce były takie drogi. Tak, ostatnio to wspominałam w SimCity. Okej. O rany. Ja wiem, ja może za bardzo się emocjonuję, ale ja niestety nie poradzę. Nie chcę, żeby gra była, znaczy nie to, że gra, komentarz, żeby był nudny. Staram oddać to, co czuję. Oj. Zaraz mnie coś zmiażdży, albo ja kogoś zmiażdżę. Oj, prawie, ledwo. Nie chcę się wywalić przed samym znakiem. Jej! Naprawdę po raz pierwszy od czasu, kiedy grałam w tą grę, przyjechałam bez problemu. Okej. Mogę wam powiedzieć, że jeszcze trochę testuję tą klawiaturę Logitecha. Z tej serii właśnie Call of Duty. I powiem wam, że widzę po wyścigach, że gra się na niej nieziemsko. Normalnie samochód tak jakbyśmy naprawdę sterowali. To tak dodam na marginesie. Gdybyście ciekawi czym ja gram. Okej, przechodzimy do drugiego etapu naszego wyścigu. I tu już będą się zaczynać problemy z przeciwnikami z czasem. Dobrze. No. To jest trochę głupie, że jak się wciska Skype, to się nie wychodzi z tego wyścigu. Na dobry czas. Dobra. O, tu pamiętam, że było dosyć tłoczno na tej drodze. O rany. Nie. Nie oliwam się. Dobrze. Nie. Zdążę. Ja. No normalnie. No. Tak jak mówię. Z koszeniem miałbym problem. Tygrz. Muszę zjechać na ten pas. Czy jest w ogóle wolny? Oh my god. Oj, kurczę. Nie? O rany. Wiecie, jak to się słucha w surround? Czasami próbowałam tą grę. Nie wiem, czy zdążę, że się rozmiję. Oh my god. Oh. Okej. Czyli jedziemy. Oj. No. Shit. Dobra. Nie bawimy się tak. Nie.
ewentualnie się ustawi. Chcę wiedzieć, bo on przez moment jest duchem ten samochód. Spadać śledzie! Marion jedzie. Skupiam busem. Już zapomniałam, speed jestem. Oh my god. Wow, 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 wow. Rany. No i dopiero 2 speed punktów. No nie, no nie, no nie. Tak się bawić nie, nie będziemy. Jest. 3 z 5, jeszcze 2. Wow, wow, wow. Dam radę, dam radę. Dam radę. Nie. Tak, oj. Rozpraszam jeszcze nitro. Byłam trochę w nietypowym położeniu. Czy przycisk. I mnie to rozprasza. Nie. A sobie chyba. O, no to Houston, mamy problem. Tak, wzięłam dużo powtórzeń. Bo chociaż... Wow, ale się tym duchem jest fajnie. Przejrzę przez te samochody. Tak, niedobrzenie z tego momentu. Dobrze, może jakoś to dam radę. To jest intro. Ok, 4 z 5, dobrze. No, ja tam się nie poddaję, no. No. Czy ja ją umiem jeździć? Czy oni nie umieją prowadzić? Lo. Dam radę. Dam radę. Wierzę w ten samochód. Bardziej wierzę w ten samochód niż w swoje umiejętności w tym momencie. Uuu, ale go zdewastowałam. Strasznie, po prostu. Okej, no to będę się pomału z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się ta seria podoba. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, jeśli nie, to oczywiście w dół. Będę wiedziała, czy mam dla was to odkręcić, czy też nie. I oczywiście najbardziej mi zależy na waszych komentarzach. Opiszcie może swoje wrażenia z tej gry, czy w ogóle. Może macie jakieś porady dla mnie. W takim razie trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już wkrótce. Przy mikrofonie jak zwykle Maren dla was. Pa, pa.